Co teraz? Chodźmy. To ona. Czego się? Siemanko, jestem XJJoke i witam was w szóstym już odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Moi drodzy, poprzednio udało mi się dotrzeć do Svartalheimu, czyli krainy krainy krasoludów, którą oni nazywają Nidavellirem, a tak też nazywa się stolica tego miasta. Po dotarciu okazało się, że no, krasnoludy każdego uważają za zagrożenie, kto nie jest krasnoludem, a to głównie za sprawą Odyna. Wait. Czy gdzieś nie słyszę tej kruka Odyna? Wiedza o świecie, legendarne skrzynie, kruki Odyna. No jeszcze tutaj mogę przejść, kurde. Miejsc. W tym przypadku mikronie. A to jest tu przejście... stąd wszedłem przecież. Kurde, gdybym miał... lepsze słuchawki, od razu bym bym usłyszał, skąd dokładnie to kraczy. Nie wiem, czy to właśnie krakanie to jest akurat krokodyna, czy... zwykła randomowa wrona. Chyba zwykłe randomowe wrony to były. Dobra, udajmy się do tawerny. No to randomowa wrona. Żaden krokodyna. Z szukaniem tych kruków będzie zabawa. W poprzedniej części no nie zrobiłem platyny, bo nie udało mi się właśnie tego wszystkiego znaleźć.
Dobra. Otwieramy. Może tak zimno ty, o. Uważajcie. Podobno mamy tu intruzów. Chyba chodzi o nas. Dobra, jeśli chcecie mnie zabić, dajcie mi dokończyć piosenkę. Ten alarm zapodał mi idealną tonację. Szukamy naszego przyjaciela. Dobre. Nazywa się Durlin. Obaj wiemy, że to nieprawda. Durlin nie ma przyjaciela. Ale wskażę wam drogę. Wyjdźcie tylnymi drzwiami. Na drugim brzegu rzeki zobaczycie biuro bezpieczeństwa. Tylko nie naróbcie nam wszystkim kłopotów. Skoro już jesteście w tym świecie, może byście posprzątali bajzel głowy? Jaki bajzel? Później, bracie. Okej. Chcę się dowiedzieć, co to za bajzel. Platformy w zatoce. Zapytaj wszystko wiedzącą czaszkę. Głowę. Mam skórę, ale on ma rację. Popełniłem błąd. Chciałbym je wyłączyć. A, tutaj są te platformy. Mam jako żółte zadanie, okej. Aha. Przepraszam, jeszcze jedno. Chociaż w sumie daję wam prezenty, więc nie mam za co przepraszać, a wy możecie dziękować. W każdym razie, proszę, bądźcie ostrożni. Co to jest? Jest piękny. Dziękujemy. No pewnie, że piękny. A do tego bardzo użyteczny. Możesz dzięki niemu znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie. Serio? O ile twoja dusza pragnie szukać miejsc, do których możesz się wybrać z ojcem i obaj tego chcecie. To przecież kompas. Tak, ale jaki piękny. Już, już, zmykajcie. Aha. No spoko. O! Chodź, znajdziemy łódź. Ze słów Sindriego wynikało, że Durlin to przywódca rebelii. Nie wygląda na to, by miał tu poparcie. Poparcie można szybko stracić, braciszku. Widziałem wcześniej przystań. Może jest to łódź, którą mógłbym pożyczyć. Ale wielka chata.
Idealna dla krasnali właśnie. Nawet ta trus jest słuszna, to za duży. Wreszcie rozbijanie wszystkiego wychodziło, dostałem trochę srebra. Właśnie na to liczę. Dlatego to robię. Sobie użyć bramy, jeśli chcę. No to no uciatrusie! Za tymi skałami za mną jest budynek. Może tam się udajmy. Przeklęte platformy. Co z nim? Skald słusznie obarcza mnie winą. To był mój pomysł. Jeśli mamy czas je wyłączyć. Są w zatoce, tuż za tunelem. Czy moglibyśmy zajść do tych platform wiertniczych na jeziorze? Są po prawej. Widać unoszący się z nich dym. Jasne. Ale jeśli nie chcesz tego robić, to przez te bramy po lewej dostaniemy się do biura Durlina. Jadę na prawo. To którędy teraz? Przez możemy siebie. Się lepiej przygotować do uwolnienia Tyra. Jak wolisz. Że ty kazałeś zbudować te platformy? Odyn chciał kontrolować krasnoludy, więc przekonałem go, żeby kupił ich lojalność zamiast zwyczajnie jej zażądać. Zawarli umowę handlową. Atreusie, jesteś coraz lepszy, szybszy. Może kiedyś będę lepszy od ciebie? Jeżeli nie, to zawiodę. Mocne. Kratosie, mocne słowa. Jakże szlachetna. To się nazywa posąg.
Przed tobą! Uważaj! Kurde. Pomocnik za górze! Strąć go! Ocizna z tyłu! Spowolnia jeszcze ogłusza. Pięknie! Sceniczne, takie naprawdę fajne, sceniczne strzały. Wow. Dobry efekt. Piękne combo. Jest ogłuszony! Trucizna po prawej! John wpadł. Tekstury. Ostatni wróg! Co właśnie uczyłeś o trusie? Niezła ta rzecz, smoka. To nie rzeźba, to prawdziwy smok. Co to jest? Truchło. A tutaj jest rzeźba smoka, a to jest... Właśnie. Szkielet smoka. What the... Ładne. A. Okej. Czyżby gdzieś tutaj zatem też taka była? Tak. Dobra. Z góry? Nie pierwszy raz ktoś mówi mi coś takiego. Piękne. Chyba jeszcze tutaj się nie mogę dostać. Gdzie jest to szczekające coś?
A. Tutaj. Kurde, serio? Cofającym się toporem tego nie trafię? No i cały mój misterny plan w pizdu. Kurde, chyba żeby tutaj coś zrobić, to ja muszę najpierw zdobyć tą dodatkową umiejętność jakąś do ogarniania tych gejzerów, czegoś tam, tych wycieków, gazów, albo nie wiem co to jest naprawdę. Nie wszystkie krasnoludy potrafią to, co Brock i Sindri, nie? Przechodzić między światami i pojawiać się gdzie indziej. Ano, to rzadka zdolność. Pewnie jej tajemnic strzeże jakaś krasnoludzka gildia. Może to i lepiej. To, że nasi bracia to robią, jest wystarczająco niepokojące. Robisz sobie przerwę przed Durlinem? Mądrze. On potrafi. Miło, że zbierasz nasze łupy. Też mi miło, że mnie zostawiacie. Tyle złota w piździu. Kratos. To nie było śmieszne. Jest tu jedna z platform? Widzicie ten dym? To tam zmierzamy. Spróbujemy wyłączyć platformę. Musimy znaleźć klucz na wyspie nieopodal gejzeru i otworzyć te drzwi. Musimy. Ja muszę naprawić bardzo starą. O! Cholerne nory Draugru! Trzeba wybić wszystkie te pieprzone umarlaki! Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Kurde, jeszcze pomocnicy. Cholera, już tak by było ogłuszone, no. Ah!
Ajajaj. Wow. Szlak. Co? Jajaj. Kurde. Schroniłem. Koncertowa. Cholerne nory Draugo. Trzeba wybić wszystkie te pieprzone umarłe. Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Dobra. Teraz chcę po prostu ogłuszyć. To koniecznie. A, dobra, to było takie... Nawet nie ogłuszenie, ale użycie takiego ciosu. I krytyczne. Zbić mu kapsa. Ojej. I leży. Nie będą już sprawiać kłopotów. Dobra. Mam tutaj bestiariusz albo informator. O, to jest bestiariusz. Bestie, sługi Hel, Midgard, potwory pierwotni. Później sobie to przejrzę. A w zasadzie teraz. Nie, moment. Tu. O! To jest lepszy już. No. Zdecydowanie lepsze. Bestiariusz. Co ty mam? Tacelwurm. Tacelwurm przeklęty. I pełzacz. Sługi Hel, łupieżca Hel z wiadowczyni. Łupieżca, dowódca, łupieżca zwykły i zwiadowca. Potwory. Ponurnik przeklęty i tropicielka. Pionier Draugr. Wrogów tutaj napotykam. I gdzieś na jakiejś wyspie mam znaleźć klucz, który to otwiera. Da? Mimir. Coś ty to kurde narobił. Co? Co jest za drzwiami? Więzień. Swego rodzaju. O! Tyr? Już znalazłem tyra? Od naszej ostatniej rozmowy poszerzyłem asortynę. Co masz? Jestem do usług. Okej. Kamień skrzyżowy, tego mi brakowało. Przy okazji, jeśli wybierasz się do platform w zatoce, rozejrzyj się za żużlem. Mógłbym go na coś przerobić. Mam trochę żużlu. Mów czego chcesz.
Co mogę dla ciebie zrobić? Siła obrona, witalność. To jest siła obrona 12, kurde, tam jest taka wyważona, ta jest bardzo wyważona. To jest siła witalność, to obrona, siła runy, szczęście, obrona. Nic ci się nie podoba? Ciężki orzech do zgryzienia, chłopie. Moi drodzy, jednak zanim dotrę do platformy, to wydaje mi się, że ten odcinek już może spokojnie dobiec końca. Moi drodzy, jeżeli to zwiedzanie Nidavelliru, chyba to będzie dla mnie łatwiejsza nazwa niż Svartalheim, wam się podobało? Jesteście ciekawi, co dalej będzie mnie czekało w przygodach z God of War Ragnarok? Koniecznie bądźcie na bieżąco, a najlepiej to zrobić poprzez zostawienie subika z dzwoneczkiem. Zostawcie też ocenę dla tego materiału oraz przejrzyjcie poprzednie serie zagramy, które już opublikowałem na swoim kanale, a także zapraszam do przejrzenia serii poradników Warframe, ponieważ gra cały czas się rozwija, regularnie są do niej dodawane nowe aktualizacje, no i staram się też w miarę na bieżąco dodawać nowe materiały, a tymczasem wielki dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.